Dzień dobry. Dzień dobry, witam pani redaktor. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się chciałam zapytać, panie pośle, czy pan jest morsem? Morsuje pan? Nie? Nie, nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale nie morsuję. Znaczy dla zdrowia pewnie gorzej, bo dowiedziono. Ale ja jestem z marźluchem i tak sobie myślę, że gdybym musiał wejść do wody na mrozie kilkudziesięciostopniowym, to ja już jestem dość zimny, że nie chcę się tego robić. Pytając o to morsowanie, nie pytam o ten dzisiejszy wiosenny deszczyk, który nam popaduje. Tylko pytam o lodowaty prysznic, bo jak wczoraj Gazeta Wyborcza publikowała wyniki sondażu obywatelskiego, nazwała właśnie lodowatym prysznicem dla opozycji wyniki tego sondażu, bo wynika z niego, że opozycja mogłaby rządzić wyłącznie w przypadku wspólnej jednej listy. I powiem panu szczerze, myślałam, że ten temat umarł, a jednak wraca. No wraca, bo sondaże też pokazują, że możemy liczyć na jakąś premię, gdybyśmy startowali razem. Jakąś? No taką solidną. No nie. Mówmy się. No nie, dlatego, że różnica jest 6 mandatów. Więc my jako Lewica od początku mówiliśmy, wspólna lista, dobry pomysł, startujmy razem i zróbmy to tak, żeby wszyscy byli zadowoleni i programowo, i personalnie. Więc nie mamy sobie nic do zarzucenia w tej sprawie, bo chcieliśmy i chcemy. Jeżeli partnerzy będą chcieli, Lewica wystartuje na wspólnej liście, będziemy się na niej umieli odnaleźć i mamy też swoje propozycje programowe, już nieraz je ogłaszaliśmy. Mhm. Ale nie wszyscy partnerzy chcą, nie wszyscy tak uważają i też uważam, że no nie jest niczym dobrym kogoś na siłę przymuszanie, to znaczy zrobienie z kogoś kozła ofiarnego, że przez niego przegramy wybory jeszcze przed wyborami, bo to jest trochę taki szantaż, a ja nie lubię szantaży, bo to źle w polityce zawsze wpływa na tych, którzy są szantażowani. No ale ktoś jednak będzie musiał być tym kozłem ofiarnym, tak? No bo jeżeli Tusk powie, ja chciałem, Gawkowski, Czarzasty powiedzą, no my chcieliśmy, zrobiliśmy wszystko, żeby była wspólna lista, no to ktoś jednak musi ponieść konsekwencje, jeżeli to nie wypali. Tak, oczywiście, tylko że jeżeli przed wyborami zaczniemy na opozycji oskarżać się o to, kto jest winny, że nie ma wspólnej listy, zamiast zająć się, jak na przykład podpisać dokumenty dające nam perspektywę programową, taki pakt rządzenia, jak Lewica zaproponowała, to z góry będziemy skarżywali się na to, że będzie gorszy start. Ja nie chcę gorszego startu. Ja uważam, że start może być dobry. Jeżeli nie możemy zrobić kroku w stronę prawą, to zróbmy w stronę lewą. Podpiszmy ten dokument. A co jest krokiem w stronę prawą, a co w lewą? To w prawą byłaby ta lista. Czyli wspólnie startujemy, mamy wspólny blok wyborczy. Nie możemy go zrobić, to zróbmy drugi krok, a drugi krok nazywa się, podpisujemy wspólny dokument rządzenia, pokazujemy plan na 100 dni, jaki jest pierwsze ustawy na rok, pokazujemy na przykład, kto będzie premierem. Ja nie mam z tym problemu. Ja rozumiem, że niektórzy partnerzy uważają, że jakiś problem z premierami. Niech największa partia opozycyjna wskaże kandydata na premiera. Róbmy swoje, pokażmy, że mamy cel. Cel to wygrać z PiS-em, ale i zmienić Polskę, bo trzeba poprawić po COVID-zie, trzeba z kryzysu drożyzny i inflacji wyprowadzić Polskę, dogadać się z Unią, załatwić sprawy dotyczące odpolitycznienia mediów publicznych, załatwić bezpieczeństwo, bo wojna przecież jest na Ukrainie. No jest dużo do zrobienia. No. Mamy wspólnych spraw dużo. Przypominam, że wymiar sprawiedliwości upolityczniony, podsłuchy, Pegasusy, jeszcze kradzieże pieniędzy różne w różnych spółkach, do których PiS dopuścił. No tak naprawdę trzeba uporządkować państwo. Więc jest co robić i ja jeszcze pani coś powiem. My mamy nawet ustawy w tej sprawie. Platforma, Lewica, PSL, my razem podpisaliśmy ustawy, więc to naprawdę jest do zrobienia i my na Lewicy namawiamy wspólny pakt rządzenia, to szansa na to, że nie będzie nas nikt rozgrywał i nie będzie PiS też się śmiał, że opozycja jest niedogadana. Dobrze, ale zanim będziecie mogli realizować te swoje obietnice i podkreślacie to wszyscy jak jeden mąż, trzeba odsunąć PiS od władzy. I teraz zastanawiam się, czy ten sondaż, który jasno wskazuje, że właśnie w konfiguracji wspólna lista, i to jest też poparte przecież przeliczeniami według metody Donta, ta wspólna lista daje wam zwycięstwo. To jest ta wszelka metoda, dzisiaj nie podejmowana. Zastanawiam się, czy ten sondaż wywołał jakieś ruchy w opozycji? Zaczęliście dzwonić do siebie, słuchajcie, to może jednak się spotkamy, może jednak coś zróbmy. No bo Włodek Czarzasty, jak się spotykał z Donaldem Tuskiem, zadeklarował mu współpracę. Wczoraj rozmawiałem. Ale kiedy to było? No niedawno. Więc wiem, kiedy to było i mam wrażenie, że Lewica w tej sprawie ma naprawdę wielką stabilność. Wczoraj jako jedyna wystąpiła i powiedziała, dobra, róbmy tą listę. No ale
Panie redaktor, jak nie ma chętnych do tanga, a do tego tanga poszła czworga, to i pani też na parkiecie nieraz zatańczyła. Wie pani, jak nie ma partnera... Na szczęście tylko jednego miałam. Ale wie pani, że jak nie ma partnera, to no wie pani, no nie będziemy mieli łatwo. No trzeba jednak w tym tangu mieć partnerów kilku, trzeba iść za rękę, a nie pod rękę. I prawda jest taka... No ja na szczęście, jako wie pan, ta słabsza jednostka w tej konfiguracji oddałam cesarzowi co cesarskie. Nie wiem, komu to trzeba oddawać w polityce, no nie, wiem jedno. Się wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby to robić. Problem polega na tym, że zawsze są jakieś niuanse. Pan Hołownia z panem Kosiniakiem uznali, że chcą iść razem. No co mamy jeszcze im zrobić? Jeszcze nie powiedzieli tak. No dobra, już wiadomo, że pójdą razem. Przecież też nie zdradzą pani wielkiej tajemnicy. Jest przekonanie, że idą razem, wystartują w wspólnym bloku, będą startowali. No i jak mamy ich zmusić? No jak? No co zrobić? No powiedzieć, słuchajcie, nie możecie tego robić. No wie pani, szantaż kończy się tym, że szantażowany na koniec może się poddać, no, ale wtedy jest słabszy i wszyscy są smutni, albo może iść na starcie, a na starciu wszyscy przegrają. No to ja nie chcę szantaży. Ja uważam, że trzeba wymyśleć inną drogę, skoro nie ma zgody na drogę A, jest droga B. No i teraz jeszcze wracając do tego sondażu, bo tam było badanych kilka wariantów. Szkoda, że nie został zbadany wariant pod tytułem bardzo. Trzy bloki na opozycji, bardzo. No ale jeden z twórców tego sondażu mówi, że po prostu zabrakło funduszy na to. Natomiast jeżeli są dwa bloki, czyli jest koalicja obywatelska z Lewicą i PSL z Hołownią, to wtedy jest właśnie największa mobilizacja elektoratu po stronie PiS-u i największa też frekwencja. Z czego to pana zdaniem wynika? No wynika z tego, że ludzie nie rozumieją bloków. Tak jak jeszcze rozumieją wspólną listę, myśląc, że dobra, wszyscy zapakują się na wspólnej liście, wiadomo, że program wtedy ma troszkę mniejsze znaczenie, najbardziej liczy się to, że chcemy wygrać z PiS-em. Tak połączenie tego w bloki, mniejsze, większe bloki, powoduje, że ludzie odwracają głowę i mówią, dobra, ten PiS może jest jednak lepszy. I wzrost Konfederacji niepokoi. Więc ja wiem jedno. Lewica, jeżeli będzie wspólna lista, wystartuje na niej. Jeżeli nie będzie, idziemy w swoim lewicowym bloku. Dogadaliśmy się z partnerami, Nową Lewicą, PPS-em, Partią Razem, Unią Pracy. Chcemy uczestniczyć w rządzeniu, mamy swój plan, wystawiamy kandydatów na senatorów, dogadaliśmy się w pakcie senackim, więc wiemy, czego Lewica chce. Mamy swojego szefa sztabu, wiemy, jak ma wyglądać program. Uchwaliliśmy mu w tamtym roku. Jesteśmy w trasie, jeździmy po Polsce od spotkania do spotkania. W tamtym tygodniu świętokrzyskie 10 spotkań. W łódzkim 12 spotkań jednego dnia. Lewica naprawdę ma swój plan. A inni? Inni idą swoją drogą i ja tylko namawiam partnerów na opozycji, mówię to do wszystkich. Nie kłóćmy się, bo jak będziecie się kłócili, będziecie winę na siebie zwalali, to się źle skończy. Na pewno to się nie skończy dobrze. No ale to Donald Tusk ostatnio powiedział, że pozostali w partiach opozycyjnych to się boczą na Koalicję Obywatelską, że jest za silna i on teraz pyta, no to co, on ma nagle stać się słabszy, żebyście się przestali boczyć? Ja się cieszę, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska jest silna, dlatego, że między innymi udało się Lewicy dzięki temu przy partnerstwie z Platformą złożyć wniosek o odwołanie ministra Czarnka, który będzie po świętach wielkanocnych głosowany w Sejmie. No i to są no rzeczy... No i padnie. Dobra, ale przynajmniej przygotowujemy materiały, namawiając, idąc drogą Donalda Tuska. Przygotowujemy materiały, które zbieramy w jedną całość i mówimy, to jest wielki akt oskarżenia. Willa Plus, przekręty, rozdawanie programów, proszę bardzo, zebrane. Pegasus, podsłuchy, informacje dotyczące tego, jak działa policja, zebrane, proszę bardzo. Wymiar Sprawiedliwości, Ziobro, pistolety, różnego rodzaju działania hejterskie, wszystko zebrane. No i dobra, i jest to. Jak tego nie będziemy robili, to będzie jeszcze gorzej, bo wtedy opozycja nie będzie pokazywała ani sprawczości, bo nie rządzi, ani chęci odsunięcia PiS-u od władzy. Więc chęć odsunięcia od władzy jest olbrzymia. Będziemy to kontynuowali i mogę powiedzieć jedno. W Platformie nie ma nikogo, a znam tych ludzi, którzy chcą dzisiaj zdominować kogokolwiek. Oni też chcą partnerstwa, więc my na to partnerstwo na Lewicy się zgadzamy. No to w czym jest rzecz? Ale to niech pani zaprosi pana Kosiniaka, pana Hołowny. No ja, nie, no ja jestem Gawkowski. Gawkowski na Lewicy odpowiada pani, jest zgoda, zróbmy tą listę. Oni zdecydowali na inny blok, to znaczy uważają, że razem PSL i Hołownia będzie miało synergię i kilkanaście procent. Być może tak będzie, bo też żałuję, że nie było tego wariantu. Jak rozumiem, wy też patrząc na te sondaże i na konfigurację, uważacie, że wspólna lista Lewicy z Koalicją Obywatelską jest po prostu złym rozwiązaniem w tej sytuacji. Czyli pan dopuszcza, że to te trzy listy na opozycji to jest najbardziej realny w tej chwili wariant. Tak, najbardziej realny wariant, do tego, że wczoraj pan minister Sienkiewicz też mówił przecież w programach wieczornych, że nie będzie listy koalicji z Lewicą, bo to wychodzi im z sondaży, że to nie jest dobry pomysł. My się na nikogo nie będziemy boczyli. My na Lewicy będziemy pracowali, chcemy wspólnej listy. Nie będzie, mamy swój plan, mamy swojego szefa sztabu. Jeszcze raz podkreślam, są sprawy do załatwienia.
istnienia. A kto za nas przygotuje plan naprawy gospodarki? Ta inflacja, najwyższa od 26 lat, ponad 18%. Ten pan Glapiński, szokujący jak stand-uper, czy jak jakiś showman, który opowiada, że już nie ma na inflacji. W ogóle nic nie zdrożało. Chlebek jest za tyle samo, marcheweczka, wszystko. On chodzi na zakupy. Do tego mamy te przekręty. Tylko, że ludzie kupują na sztuki pomidory i marchewki. Tak, ale jeszcze powiem o tym, że ludzie wybierają. No bo byłem teraz na spotkaniu w Skierniewicach i staje starsza pani, która mówi, że ona musi wybierać, czy ona płaci rachunki za prąd, za gaz i ratę, bo ma ratę, czy płaci leki. No i co jej odpowiedzieć? Co ona ma wybrać? Nie kupić leków, które musi kupić. A co pan jej odpowiedział? Że musi wytrzymać najbliższe 5 miesięcy, bo dopóki będzie rządził PiS, to nie wierzę, że jej pomoże. Bo ona mówi, że 13-14 emerytura to została zjedzona jej przez emeryturę 11 i 12 w postaci inflacji, że oczywiście ona jakoś żyje, ale gdyby nie miała dwójki dzieci, bo ma syna i córkę, to ci syn i córka pomagają. Jeden trochę na leki, drugi trochę na mieszkanie i ona żyje. Ale gdyby tej jednej córki albo syna nie było, kogoś zabrakło, ktoś by wyjechał. No i finał. No i czy to jest wskazywanie kogoś na śmierć? Według mnie tak. To znaczy, to jest doprowadzenie do tego, że człowieka z godności się odziera. Ludzi na śmierć? Ja mam przekonanie, że PiS wskazuje ludzi na odarcie z godności, a jak nie ma godności, nie ma możliwości wyżycia, na przykład zapłacenia za rachunki, za gaz, za prąd, za jedzenie, to człowiek podejmuje czasami tragiczne decyzje, na przykład samobójstwa. Mhm. No tak jest. Oj, chciałabym jeszcze do tej wspólnej listy wrócić, bo pan tak mówi, że na razie do tanga jest... Dwójka, trzeba czworga. Dwójka, trzeba czworga, tak. Myśli pan, że w tych wahaniach, tak, albo może już decyzjach Hołowni i Kosiniaka chodzi o to, że gdyby była wspólna lista, to po prostu ludzie o mniej znanych nazwiskach po prostu by się nie dostali do parlamentu, no bo wygrałyby te nazwiska, które się ludziom kojarzą. Ale z drugiej strony Donald Tusk powiedział otwarcie w czasie ostatniego spotkania w Bytomiu. Pewnie pan słyszał. Jestem gotowy w ciągu godziny podjąć decyzję o wspólnej liście już teraz. Jeżeli chcecie miejsc na listach, proszę bardzo. Hołownia chce mieć wyżej ode mnie, proszę bardzo. Czym jest ta rzecz? Myślę, że nie chodzi, uczciwie pani powiem, o pana Hołownię i pana Czarzastego i pana Tuska, bo wiadomo, że oni na których miejscach będą, to się dostaną. Mm-hmm. Myślę, że chodzi też o nazwiska osób, które rzeczywiście nie są w ogóle znane, a każdy chciałby mieć koło siebie pewną drużynę ludzi, na których może liczyć. No ale Hołownia ma takie nazwiska, które jeszcze się nie kojarzą, bo chce, żeby dopiero się zaczęły kojarzyć. No dlatego musi je wprowadzić do parlamentu. I podkreślam, rozumiem to. To znaczy, rozumiem pana Hołownię, który ma taką koncepcję polityczną, bo przecież też tworzyłem partię Wiosnę Roberta Biedronia. Też chcieliśmy wprowadzić ludzi, też o to walczyliśmy. Robert Biedroń wielokrotnie powtarzał, że wprowadził nową klasę ludzi do polityki i to zrobił. Ale mam też poczucie tego, że dzisiaj, jeżeli nie idzie jakiś scenariusz i wszyscy go się upierają, on się widać nie odbędzie, to nie można powiedzieć, że już przegraliśmy, bo to jest najgłupsza rzecz, jaka może się zdarzyć. To znaczy, z PiS-em nikt nie przegrał, a PiS jeszcze nic nie wygrał. Z PiS-em można wygrać, bo są wielkie błędy, wielkie przekręty, jest co pokazywać, udowodnić. Tylko opozycja musi mieć wiarygodność w punkcie najważniejszym. To znaczy, że po wyborach się nie rozejdzie, że będzie razem współrządziła, że jej kryzys nie przewróci, że ludzie uwierzą, że jak będziemy walczyli o inflację, to po 3 tygodniach się nie pokłócimy, bo będą różne pomysły. Ale dzisiaj nie są w stanie w to uwierzyć. Ale wie pani, dlaczego nie są w stanie? Ja wiem dlaczego. No dlaczego. Bo przespaliśmy 3 miesiące. Ja to wczoraj mówiłem na konferencji prasowej. No właśnie, przespaliśmy 3 miesiące. Trzeba było to tak robić, jak mówił Biedroń z Czarzastym. Czyli na koniec roku to podpisać, albo przeciąć, albo przeciąć. Powiedzieć, że są inne drogi, że się zgadzają. No, nie przecięto. Pojawia się temat trzeci raz, od tego pani redaktor zaczęła. Pojawia się temat, który generalnie wszyscy znają, bo przerobiliśmy go przez rok. Nawet z panią rok temu o tym rozmawiałem. To prawda. No i co z tego? Że ta dyskusja to w ogóle jest never ending story. Ale właśnie o to chodzi, że o ten czas też, no, do wyborów jest mniej więcej 7 miesięcy. Wczoraj... Do początku kampanii 4. No właśnie. Wczoraj Aleksander Kwaśniewski, ważny człowiek dla Lewicy, bardzo, mówi, że no, ta wspólna lista to jest coś, do czego powinniście dążyć. I mówi, że bardzo tracicie na tym, że nie ma tej jednoznacznej deklaracji, w jakiej konfiguracji do wyborów idziecie już teraz. Z kolei Włodzimierz Cimoszewicz mówi dokładnie to samo, że po prostu się spóźniacie, a ludzie oczekują na deklarację teraz. Dobra, to jeszcze raz od początku. Lewica jest i była, inni nie chcą, kropka. Po drugie,
powinniśmy podjąć decyzję 3 miesiące temu. Błąd, że tej decyzji nie ma. Mhm. Powinniśmy przeciąć. A jest czyjaś wina w tym, że nie było tej decyzji 3 miesiące temu? Nie, znaczy ja myślałem, że już jest decyzja podjęta i że idziemy sami, startujemy, bo Lewica się przygotowała po tym, jak powiedział pan Hołownia i pan Kosiniak, że idą razem. No sami, no co mamy robić? Przecież nie będziemy czekali, się zastanawiali, kiedy będzie lista. No tak jak Donald Tusk jeździ po Polsce, przekonuje, to my też jeździmy po Polsce, przekonujemy. To przecież myślę, że w ogóle nie ma tam żadnych takich sposobów, żeby ich przekonać. Ten sondaż też pan uważa, że nie jest takim właśnie tym lodowatym prysznicem, no dla nich. Nie wiem. Znaczy, ja mogę pani powiedzieć tak. Jak na koniec tego procesu, nawet jak to będzie koniec lipca, czyli przed samą kampanią, przyjdzie porozum do głowy każda grupa i powie, dobra, robimy wspólną listę, to Lewica pójdzie na wspólnej liście. Ale to ja mogę zadeklarować jako Lewicę. No, znaczy, ja nie siedzę w głowie polityków z innych partii opozycyjnych. Wiem, co nimi może kierować. Zdaje się, że chcę też rozumieć, po co to robią, bo myślę, że walczą też o swoje elektoraty, bo uważają, że mogą gdzieś się głosy rozbić. Ale na koniec tego procesu liczy się to, czy jesteśmy wiarygodni. Skoro wiarygodność nie zdobywamy tam, gdzie jest wspólnota, czyli lista, to budujmy ją na Boga w innym miejscu. Ale jak jej nie zbudujemy, to koniec. To już tylko chodzi o wzmacnianie tych żelaznych elektoratów, że to już nie ma szans na zdobywanie. Znaczy, ja słucham Kosiniaka z uwagą i on czasami mówi, i słusznie, że jeżeli ktoś ma odebrać głosy PiS-owi na przykład na wsi, no to może to on zrobić. I on to może zrobić dlatego, że po pierwsze ma tam wiarygodność, a po drugie przez lata pokazywał, że polityka PiS-u była nieudolna. I jeżeli by tam uczknął 2-3%, ja nie szaleję, pokazuje tylko schematy takiego myślenia jak w PSL-u, no to rzeczywiście PiS mogłoby przewrócić, a opozycji dać zwycięstwo. To się może wydarzyć, ja nie twierdzę, że nie. No tylko, że to też jest tak, jak cały czas ich przymuszamy do wspólnej listy, to podcinamy mu skrzydła, kiedy on zamiast zajmować się elektoratem, zajmuje się tym, że musi się tłumaczyć, że nie jest kozłem. No, dlatego ja rozumiem tego Kosiniaka. No, ja też nie chcę podkreślać, że jest winny we wszystkim, bo jeżeli miałbym taki, a nie inny elektorat, Lewica jest postępowa, progresywna, rozdział państwa od Kościoła, prawa kobiet, myślenie o nowoczesnym państwie, gospodarka, inflacja, a oni są bardziej rolniczy. Oni są, to też mają taki charakter bliżej Kościoła, no to pokazały ostatnie tygodnie, no to jednak oni pewnie dlatego myślą, że od PiS-u mogą coś zabrać. Są Hołownią, tak. No, dlatego tworzą blok z Hołowni. Pewnie im też ciężko z Lewicą się włączyć. Do elektoratu rolniczego i do poparcia na wsi wrócę, dlatego że po panu gościem będzie Michał Kołodziejczak za Grunii. No, też robi kawałek roboty. No robi, ale w sondażach ma kiepsko. Ale to za chwilkę do tego wrócimy, bo chciałabym może powinien rozmawiać na przykład, bo pani pyta o scenariuszach. Znaczy ja nie wiem, czy scenariuszem nie jest to, żeby Kosiniak z Hołownią z Agrounią usiedli. No nie wiem, bo to też może jest scenariusz, tylko musiałaby pani nie pytać Gawkowskiego. Czy po prostu podchody już jakieś były, oczywiście. Skoro ten Kołodziejczak robi dobrą robotę, a widzę go na granicach, walczy i naprawdę też ja chwalę każdego na opozycji, to może gdyby z Kosiniakiem z Hołownią poszedł, no to następne 2%, prawda? No i już 2% do 12%. Dowiemy się za kilka minut, kiedy tutaj na pana miejscu się Michał Kołodziejczak pojawi, bo być może rzeczywiście takie już zakusy się pojawiły, ale chciałabym pana zapytać, skoro jest tak źle, jak pan mówi i... Nie podkreślam, że jest źle. Pokazuje, że są alternatywne scenariusze. Teraz o czymś innym. Ja mówię, że jest źle, jeśli chodzi o politykę PiS-u, bo pan nazwał ją wręcz dosłownie tym, że ona skazuje ludzi na śmierć. To czym PiS zyskuje? No bo widzi pan sondaże i nie mówimy tylko o tym wczorajszym sondażu obywatelskim. Mówimy o wielu innych sondażach. Jak pan to tłumaczy? No tłumaczę to tym, że ludzie mają obawy w elektoracie PiS-u, że przyjdzie opozycja i coś zabierze. I to jest bardzo ważne, między innymi to jest zadanie dla Lewicy, pokazywać prost. To, co jest w prawach społecznych, socjalnych dane, nie zostanie odebrane. Spuścimy. A ten głos uważa pan, że jest na tyle donośny, że elektorat PiS-u to słyszy? Myślę, że dzisiaj słyszy bardziej to, że jest taki rechot, że nie ma wspólnej listy. Gdybyśmy usiedli do stołu i pokazali, Platforma ma swój plan, na przykład dotyczący gospodarki, Lewica dotyczący ochrony spraw społecznych, Hołownia dotyczący zielonej energii, Kosiniak rolnictwo. Każdy by powędrował w swoją grupę elektoratu i ciułał ten punkcik do punkcika, to uważam, że szybciej i lepiej jesteśmy w stanie czas zorganizować niż opowiadaniem, kto kiedy nie zorganizował się, no tak, albo dlaczego nie ma listy. Ale potem przyjdzie do tego, że będziecie ustalali program dotyczący mieszkalnictwa, Tusk będzie miał swoją propozycję, aby swoją... Zaskoczę panią. No i... A ja panią zaskoczę. No co, dwie? A ja uważam, że i propozycja Lewicy, i propozycja Tuska jest w stanie się mieścić w jednych walorach, dlatego, że to są dwie różne propozycje, ale jedna drugiej nie wyklucza. To znaczy Tusk może dawać szansę, żeby ludzie płacili tanio kredyty, bo chcesz mieć swoje mieszkanie na własność. Dobra, Lewica mówi, my ci nie zabraniamy. Masz 4000 na kredyt, płać.
Zgoda. A my mówimy, do tego dołóżmy cegiełkę programu mieszkaniowego na wynajem, to znaczy niech budują się mieszkania na wynajem, chcesz wynajmować, bo ci nie stać na kredyt, iść tą drogą. Widzi pani, jest to do zrobienia? Jest. Na Lewicy mamy otwartość, bo myślimy, to znaczy lepiej się pogodzić, niż się pokłócić. A jak się to ma do tej zapowiedzi o dopłatach do wynajmu? To nie jest tożsame. No nie, ale jego propozycja jest taka, żeby dać szansę, żeby budowały się mieszkania, na które ludzie mogą sobie pozwolić kupić. Mhm. Dobra, no to jest ta propozycja dopłat, 0% kredytu. Nie, no i też dopłata do najmu. Dobrze, ale to już jest niuans. To znaczy, jeżeli wybudujemy mieszkania tanie, na wynajem, jak we Włocławku, gdzie program lewicowy prowadzony jest, gdzie pokazywaliśmy, jak to zrobić, to jeden program nie wyklucza drugiego. Musimy to usiąść do stołu, do uzgodnić, ale ja jestem przekonany, że Lewica, lobbując swoje propozycje, nie będzie przeszkadzała innym w ich propozycjach. Najważniejsze, żeby usiąść do tego stołu. I też pani powiem, my z Platformą mamy wspólne projekty. Na przykład złożyliśmy wspólny projekt naprawy praworządności. Podpisany, posłowie Lewicy Platformy, to jest gotowe. Namawiamy innych. Pokażcie projekty, niech będą w lasce marszałkowskiej, bo jak będą tam, to wystarczy po wyborach je wyjąć, przegłosować, zamknięta sprawa. No i my mamy te projekty. Zrobiliśmy to, żeby też nie było, bo ktoś powie, a za ile to się dogadacie? Zrobiliśmy. I też... Ale jakoś tak słabo się to wszystko przebija. No, tak, przebija no, się... no słabo się przebija, no, bo się przebija to, że nie ma listy. Nie wiem jak pan, ale czy pan też na spotkaniach z ludźmi słyszy to samo, co ostatnio Donald Tusk? Słuchajcie, przestańcie już mówić, że ten PiS, że trzeba odsunąć od władzy i tak dalej. Pokażcie ten program. Dobra. Słyszy pan to na spotkaniach? Słyszę to od władzy, ale mam też poczucie. I rozmawiam... No, ja z Borysem Budką mam bardzo częsty kontakt, bo jest szefem klubu. My rozmawiamy o sprawach programowych, o uzgodnieniach, jak na przykład dotyczących zielonej energii, jak inwestować w elektrownie wiatrowe, co zrobić, żeby uzdrowić gospodarkę szybko. Przecież ja to z Borysem o tym często rozmawiam. Wiem, że Czarzasty i Biedroń rozmawiają z Tuskiem. Mam poczucie, że rozmawiałem wczoraj z Kosiniakiem o bardzo ważnych sprawach dla Polski. Niech to będzie przed nami, bo to też dotyczy najbliższej aktywności PSL-u w najbliższych tygodniach. Ale ten Kosiniak ma świetne pomysły. Można z nich korzystać. Oczywiście, różnimy się. Dobra, różnimy się i to nie ulega wątpliwości. Ja inaczej traktuję rozdział państwa i kościoła. Myślę, że inaczej go traktuje Kosiniak. Dla mnie o podatku księży, to jest normalność. Znaczy, ksiądz powinien płacić taki, mieć kasę fiskalną i płacić i dawać paragon za ślub czy za pogrzeb tak samo jak malarz czy kucharz. No bo dlaczego nie? No, masz kasę, to płać za nią, zobaczymy ile jest tam bierzesz. Usługa, jest ale oczywiście. No Kosiniak pewnie będzie myślał trochę inaczej. No dobra, ale jeżeli my będziemy mieli różny, aktywny plan dla różnych elektoratów, to jesteśmy w stanie zwygrać z PiS-em. Ja chcę, żeby w tej rozmowie to wybrzmiało, pani rektor, i powiem to mocno. Gawkowski, Krzysztof i Lewica wierzy w zwycięstwo z PiS-em. My naprawdę mamy poczucie, że wygramy z tym PiS-em. Nie mówię, że sami. Wygramy jako opozycja, ale wygramy z tym PiS-em. Tylko już przestańmy mówić o tym, że coś nas dzieli, tylko co nas łączy, pokazujmy. No, ludzie nie chcą słychać takich złości. Oczekują ludzie. To wszystko od was teraz po prostu zależy. Sondaż wczorajszy, też ludzie mówią, że chcą, żeby elementami kampanii najważniejszymi była walka z drożyzną. Tak, zdrowie, edukacja. Tak jest. I to jest klucz programu Lewicy. Ochrona zdrowia, leki za 5 zł, modernizacja sieci szpitali, większa dostępność do kardiologa, onkologa, do ludzi, którzy potrzebują po prostu się wyleczyć. Nowoczesna edukacja. Co to znaczy? Że szkoła niepodlegająca politycznym wpływom, że dyrektor nie mianowany przez polityka, że sprawy dotyczące uczniów gwarantowane i ustalane z rodzicami i z radą pedagogiczną, że nowy program kształcenia, że więcej lekcji cyberbezpieczeństwa, że zamiast na przykład lekcji religii, my byśmy chcieli angielskiego lekcji. Nie wiem, czy jak na to partnerzy, ale bardzo bym tego chciał. Albo podstaw ekonomii. To na przykład. Panie pośle, no ale właśnie, tu się wszystko zapętla, bo mimo wszystko... Nawet te nawoływania, żeby rozmawiać o czymś innym, aniżeli tylko o tym, że PiS jest B. I tak to się sprowadza ja do tego. Ja dzisiaj powiedziałem dużo, że PiS jest B, ale też pokazałem, że mamy inne koncepcje. Ja rozumiem. Ale mówię o tych takich spotkaniach z ludźmi. To mimo wszystko... I tak się sprowadza do tego, że musimy najpierw wygrać z PiS-em, żeby móc to wszystko zrealizować. A żeby wygrać z PiS-em, potrzebna jest wspólna lista, jak pokazuje ostatni sondaż. Podkreślam, że mówimy o niuansach. I się kółeczko zamyka. Pani redaktor, też wróćmy do tego sondażu na chwilę. W tym sondażu różnice procentowe są na poziomie błędu statystycznego, 2-3%. To jest w kampanii do nadrobienia, po pierwsze. Po drugie, ludzie jak będą widzieli wiarygodność w całym tym pokoleniu polityków, którzy PiS dzisiaj chcą depchnąć
się od władzy, starszych i młodszych, różnych, z różnych obszarów i środowisk, i będą wiedzieli, że razem będziemy rządzili, że to jest plan i na przykład nikt nie zwiększy wieku emerytalnego. Kropka. Nikt nie zabierze 500+. Na przykład Lewica jest z waloryzacją 500+. Niech to będzie 800+, ale trzeba o tym też mówić ludziom, że mamy takie pomysły. Jesteśmy... Kampania też polega na tym, żeby mówić oprócz tego, co chcecie zrobić, czego na pewno zrobić nie chcecie, tak? Tak, na przykład nie chcemy, na Lewicy mamy takie głębokie przekonanie, zwiększyć wieku emerytalnego. Donald Tusk mówi to samo. Ludzie mogą nie wierzyć w to, kiedyś... raz się zabierze. Dokładnie. No więc trzeba im powiedzieć. Jest ktoś, kto będzie tego pilnował. Lewica już kiedyś głosowała przeciwko, dzisiaj też będzie. Nie będzie rządu, jak będziemy zwiększali wiek emerytalny. Czy to jest obietnica, która może kogoś z PiS-u przekonać? Ja uważam, że bardzo. Bo jest wiele osób, które się boi. Myśli sobie, dobra, no wrócą tamci, no to coś nam zabiorą. No to jeżeli obiecamy i konkretnie powiemy, na co się nie zgadzamy, co jest poza w ogóle sporem politycznym, czyli na przykład bezpieczeństwo, że będziemy modernizować armię, to ja mam takie poczucie, że idziemy w kierunku zwycięstwa z PiS-em, jeżeli będziemy zajmować się sobą. Listy, nie listy, układanie, nie układanie, kto na listach, kto nie na listach, źle skończymy, bo będzie to wyglądało tak, że opozycja jest pokłócona i nie ma żadnego projektu. To już tak wygląda. Nie, no już nie było tak. 2 miesiące temu, jak nie gadaliśmy o tych listach, to już rozmawialiśmy o programie. Lewica prezentowała program, pokazywała, jaka jest koncepcja. Nie wstydziliśmy się tego, że idziemy różnie. A teraz wróciliśmy do tej samej narracji i znowu gadka będzie przez miesiąc o listach i znowu złości. I ja nie lubię złości w polityce, bo one niczemu nie służą. A mam wrażenie, że jest dzisiaj więcej złości niż radości. A polityka powinna dawać trochę radości. A panu daje? Daje mi, jak rozmawiam z panią. Dziękuję bardzo. Myślałam, że pan powie, daje mi, jak rozmawiam z wyborcami. No. Z wyborcami też mi daje, pani redaktor, ale nie daje mi wtedy, kiedy muszę odpowiadać na pytanie, dlaczego kto coś innego myśli. Myśli, bo nie myśli. Szukajmy alternatywnych scenariuszy, które pokażą, że jesteśmy zgodni w czymś, a nie tego, że tak, jesteśmy pokłóceni. Tak, ale wie pan, że jak ja panu zadaję pytanie o to, co myśli Hołownia czy Kosiniak, a pan mówi, nie, to trzeba ich pytać. Ja wiem, że trzeba ich pytać, ale to też świadczy o tym, że wy nie rozmawiacie, bo pan nie zna ich argumentacji. Znam, bo ja wczoraj w nocy rozmawiałem z Kosiniakiem. No i co pan powiedział? No i powiedział mi, że koncepcja dotycząca budowy jednego bloku według nich da szansę, że łatwo wygramy z PiS-em, bo nie był ten wariant też zbadany. A ich badania pokazują, że wygramy z PiS-em. I to wysoko. I to powiedział Kosiniak-Kamysz w nocy? No wieczorem, no to nie wiem, 20 była. Okej. Okej, to chciałabym jeszcze zapytać o tego Kołodziejczaka. Już zaczęliśmy trochę rozmawiać o Agrounii. Myśli pan, że szansą dla niego jakąkolwiek jest właśnie przyklejenie się do którejś z partii opozycyjnych? Bo jeżeli nie zrobi tego PSL, to może Lewica będzie chciała go przykleić. Powiem tak, zmienię w ogóle, nie przyklejenie się, bo jak mówimy, Kołodziejczak trzyma się przykleić, tak, to jest złe dla niego. Pan Kołodziejczak, Agrounia, Porozumienie powinni dogadać się z kimś, kto jest najbliżej ich poglądów. Według mnie i tej oceny, którą pan Kołodziejczak często mówi, czyli na przykład spraw rolniczych, takich wsi. A Lewica jest blisko? My mamy troszkę inny przegląd programowy. My mamy trochę inną agendę i myślę, żebyśmy mogli pokłócić się o jakieś niuanse, a z PSL-em jest im bliżej, naprawdę. No ale w końcu macie być wspólnym rządem. Tak, tylko że w rządzie łatwiej podejmować decyzje, tak jak powiedziałem, niż w blokach, bo nasz blok ma się skupiać na lewicowym bloku albo wspólna lista. To więc to jest dla nas rozstrzygnięte. A lewicowy blok ciężko by było zaakceptować konserwatystów na tej liście, bo tam też jest dużo konserwatystów. To przekażę panu Kołodziejczakowi, że do lewicy jednak niech nie puka, nie, bo lewica do niego na pewno nie zapuka. Ale cenię, ale żeby była jasność, cenię pana Kołodziejczaka za jego pracę i uważam, że też powinien się gdzieś dogadać, bo to będzie szansa dla niego i dla Polski. To jeszcze na sam koniec już, bo Michał Kołodziejczak pojawi się za chwilę. Teraz będzie rozmowa na temat szans postawienia Władimira Putina przed Trybunałem Karnym w Hadze. A jak pan się odnosi do tego, że przywódca Chin jedzie do Moskwy, w taki umiarkowany sposób wypowiada się na temat wojny w Ukrainie, apeluje, żeby Trybunał Karny potraktował Władimira Putina sprawiedliwie. Co to w ogóle jest za konstrukcja? Myślę, że Xi Jinping, czyli przywódca chiński, puszcza oko do Rosji i do pana Putina w sposób taki, który pokazuje, że rysuje się nowy sojusz na mapie świata. Sojusz przeciwko pewnie Stanom i zachodniemu światu. I to jest pierwszy element, który w głowie gdzieś mi się otwiera. Druga rzecz,
To nie powinno nikogo dziwić, że Chiny są bliżej Rosji, bo dzisiaj nad konflikcie, który Rosja wywołała na wojnie, wygrywają. No i po trzecie, mają też konflikt gospodarczy coraz mocniejszy ze Stanami. Jest też spór o Tajwan. To pokazuje, że Chiny orientują się na politykę, która ma im zapewnić supermocarstwowość. Mm-hmm. No właśnie, i to pewnie w dwie strony działa, bo wtedy, jeżeli się dogadają, to być może sankcje zachodnie dla Rosji będą jeszcze tak mniej uciążliwe. Może będą. Tak. Dziękuję bardzo, pani redaktor. No, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dobrego pierwszego dnia wiosny. No tak. No dzisiaj. Pierwszy dzień wiosny. Cudownie. Najlepszego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję.